to jest znani youtuberzy. Teneryfianka i teneryfiarz. Zwykle państwo ich widzicie do testowania tanich alkoholi, a dzisiaj... Dzisiaj na grubo. Dzisiaj na grubo. Grubo dzisiaj, idziemy na jakąś tamę. Dzisiaj na kacy szukamy źródełka. No, także jesteśmy już praktycznie pod domem u kolegi, co kupił sobie nieruchomość na Teneryfie. No, gdzieś pewnie jesteśmy na dosyć sporej wysokości, patrząc na krajobraz. Trochę dziwię się, że tak kupili, no ale skoro taką mieli zajawkę, to no duże to nie wygląda. Taka mała kawalerka w Polsce. Halo, Marcin! Kuba, dawaj do środka. Popatrz, mój nowy nabytek. Apartament normalnie na Teneryfie. Całe 10 metrów. Promocyjna cena 50 tysięcy euro. Normalnie taka gratka, że mówię ci co, nie? Ale widzę, że z buteleczką od rana. Tak, to jest antyczne wino, proszę, było jeszcze w cenie. Z lokalnych zbiorów. Tak. A ty widzę, że przy strumieniu tak, mieszkasz. Woda jest. Jest, wszystko jest, proszę. To się można urządzić. Tak. Wystarczająco wysoko, by kobiety nie chciały wyjść z auta. Tak, już jest temat pod tytułem wszędzie dobrze, ale w samochodzie najlepiej. No i co, udało się dojechać do lasu, czy nie? A samochodem? Udało się. Możemy być z siebie dumni. Tak. Fajnie, fajnie. Nie wiem, co by powiedziała na to firma wypożyczająca nam samochód. Bo nie ukrywam, że teren jest ciężki, ale do zrobienia. Do zrobienia. Do zrobienia. No i gitara. Nie chcę. Nie chce ci się gadać? Góra przechodzi. Drzewo wypalone od środka, grzyby nawet rosną, tam żywice puściło, jest całkiem wypalone w środku, patrzcie, na węgiel drzewny normalnie, ale drzewo dalej rośnie i to nie jest jedyne takie drzewo tu, tylko nawet mniejsze mają ten sam problem, tam jest kolejne takie duże, duża sosna kanaryjska wypalona w środku. Czyli to zjawisko musi być tutaj częste.